Czy sesja Rady Miasta będzie się odbywać w trybie stacjonarnym? Powrotu do tradycyjnych obrad chce część sądeckich radnych. Apel do przewodniczącej Rady Miasta o zwoływanie obrad w trybie stacjonarnym przygotował Klub Koalicji Obywatelskiej. Jak podkreślał w swojej wypowiedzi Leszek Zegzda, nie ma podstaw do debatowania na sesjach w trybie online. Jak mówił, setki tysięcy dzieci uczęszcza do szkół, Polacy chodzą do pracy, a stadiony są po brzegi wypełnione kibicami. Tak naprawdę w zdalnych obradach nie chodzi ani o pandemię, czy zagrożenie społeczne związane z tą niebezpieczną chorobą, a bardziej o zabezpieczenie własnych pozycji. Czyli mówiąc po prostu wprost, takim trywialnym trochę językiem, trzymania się stołków. Jeszcze kilka miesięcy temu obradowanie w trybie niestacjonarnym było uzasadnione, ale teraz sytuacja na tyle się ustabilizowała, że sesje powinny się odbywać stacjonarnie, mówił radny Maciej Prostko. Sami widzimy, jak wiele problemów technicznych rodzi się w sytuacji, gdy sesja jest prowadzona w formie zdalnej. Jakieś absurdalne głosowania przez telefon, moim zdaniem również wątpliwe pod kątem prawnym, bo takiej możliwości już ustawa COVID-owa nie przewiduje. Szanowni Państwo, z większością radnych ja nie miałem przyjemności się zobaczyć, uścisnąć ręki, porozmawiać od ponad roku. Od co najmniej 40 minut nie rozmawiamy o projekcie uchwały, ripostowała z kolei radna Barbara Jurowicz. Cała reszta to w jaki sposób odwołać przewodniczącą, która jest zła i nieudolna. Drodzy Państwo, o niczym innym nie mówicie, ale to świadczy o Was, to świadczy o tym, z jakiego powodu ten projekt uchwały został przygotowany. A jak mówiła radna Teresa Cabała, tego typu projekt nie powinien w ogóle trafić pod obrady Rady Miasta. Powinniście jednak mieć to na względzie wewnętrzne sprawy Rady Miasta i jako szefowie klubu spotkać się z prezydium Rady. Ale wszyscy wiemy, o co chodzi. I zresztą jeden z moich przedmówców podkreślił to, więc po co ta szopka dzisiaj? Do całej sprawy nie odniosła się podczas sesji adresatka apelu przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk. Apel został przyjęty większością głosów, choć sama uchwała nie ma żadnej mocy sprawczej.